jest weekend, nareszcie jest weekend, mamy to! Co w ten weekend dzieje się w Elblągu, już Wam opowiadam. Zacznę szybko w żołnierskich słowach. W piątek od godziny 12 do godziny 18 odbędzie się festyn służb mundurowych. Wszystko odbędzie się na ulicy Królewieckiej 169 w programie m.in. występ orkiestry wojskowej, pokaz sprzętu NATO, a także nie może zabraknąć żołnierskiej grochówki. A co jeszcze? Już Wam pokazuję. W piątek od godziny 17 do godziny 21 zapraszamy do domu pod Cisem na piknik familijny. W programie ognisko, wspólne zabawy z dzieciakami, a także pokaz WOPR i pokaz kajakarski. W ten weekend koniecznie musicie wybrać się do Światowidu, bo właśnie rusza cyfrowy weekend. Podczas tej wystawy będziecie mogli zobaczyć cyfrowe wizerunki najciekawszych obiektów architektonicznych i muzealnych, a dodatkowo podczas całego tego weekendu w Światowidzie będzie trwać festiwal filmów dokumentalnych, czyli najlepsze filmy z całego świata. W sobotę i w niedzielę w Światowidzie odbędzie się festiwal folkloru o bursztynowe korale, czyli regionalny turniej tańców polskich. Harmonogram znajdziecie na naszej stronie. Po dwóch latach przerwy na deski Elbląskiego Teatru powraca Dziecięcy Festiwal Kultury Ukraińskiej. Festiwal potrwa od soboty do niedzieli. Na deskach teatru zobaczycie 300 młodych artystów. Wszystko zaczyna się od godziny 10, a cały harmonogram znajdziecie na naszej stronie. Noc muzeów się jeszcze nie skończyła. Tym razem zapraszam Was w sobotę od godziny 17 do godziny 23 do Żuławskiego Parku Historycznego. Tematem przewodnim będą mleczne żuławy, a w programie m.in. warsztaty serowarskie. Ej! W sobotę również w tych samych godzinach zapraszamy na Noc Muzeów do Fromborka. Tam w programie m.in. spotkanie z Kopernikiem oraz nocny pokaz nieba. W niedzielę swój ostatni mecz w tym sezonie o godzinie 12.30 zagra nasza Olimpia ze Śląskiem Wrocław. Musicie tu być, dlatego że jak wspominałam, to jest ostatni mecz, dlatego doping jest wskazany. Jest! W niedzielę od 8 do 18 na tej ulicy odbędzie się druga odsłona Elbląskiego Ekotargu. Podczas tego targu 25 wystawców zaoferuje Wam przepyszne, wyśmienite jedzenie, a także ekologiczne produkty. Do zobaczenia! A zaraz jest Dzień Mamy. Z tej okazji chciałam złożyć wszystkim mamom najserdeczniejsze życzenia. Jesteście najlepsze, a szczególnie moje mama. Mamy, pozdrawiam Cię serdecznie. Jeżeli nie macie pomysłu na prezent dla mamy, to my taki pomysł mamy. Razem z Focus Hotel Premium Elbląg przygotowaliśmy konkurs, w którym do wygrania jest kolacja lub pobyt w spa. Aby wygrać tę nagrodę, wejdźcie na naszą stronę i się wszystkiego dowiecie. Dzięki Vegan Spot mam siłę, by nagrać dzisiejszy odcinek dla Was. Wy też możecie mieć dużo siły, wystarczy, że wejdziecie w na wynos i zamówicie może akurat takiego hamburgerka. Mimo wszystko życzę Wam przewspaniałego weekendu. Wyżyczcie mi smacznego. Do zobaczenia, cześć! Mmm.